tu przy tym brzegu, gdzie ta łódka pływa, to chyba ludzie mieszkają albo coś tutaj robią, więc wybraliśmy się tym razem tędy i zobaczymy, co tu można fajnego zobaczyć. Tu są jakieś bloki, tam są jakieś, nie wiem jak to nazwać, stare domy, slumsy. Prawie jak w Kopenhadze, tylko że inny level. Idziemy do takiej restauracji. Przy samej świątyni. Zaraz będziemy tam na górze, ale najpierw musimy zjeść. I dostaliśmy właśnie takie jedzenie. To też jest zupa śniadaniowa, no bo mamy około 12. Aliza sobie wzięła coś takiego i już widzę, że to jakiś dziwny makaron, jakieś takie chrupki to są. I normalnie z kurczaka. Przyprawy. Zobaczcie, co tu mamy. Sprawdzimy, zrobimy test. Mamy jajko. Mamy jakieś chipsy. To jest chyba wątróbka. Jest oczywiście kulka mięsna. Mamy krewetkę. O. Mamy ślimaka. Takie fajne to tak. Zawsze mi to coś przypominało. Mamy tutaj kraba, czyli tego. Kalmara. Kalmara. To nie wiem co to jest. Tu kolejna. Kolejny ślimak. No, mi to zawsze coś przypomina, nie wiem. Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, co wam to przypomina, taki ślimak. Tu, o, tu jeszcze jakieś mięcho. Kolejna krewetka. No i makaron, o, tyle. No, to zabieram się za jedzenie. Coś tego, bawienia się jedzeniem. A to smakuje jak takie kratki. Na oleju, nie wiem czy pamiętacie, ja przynajmniej pamiętam z lat młodzieńczych, że się takie kratki na oleju robiło. To ma bardzo podobny smak, no to mamy sos słodko-kwaśny i jakieś nadzienie. Dobre chrupiące. O, a tu jakieś jedzenie, nadzienie, mięso chyba. Smak, smakowe. W ogóle ta restauracja jest przy samej świątyni, a ceny, no to za tą zupę chyba 50 batów, jak się nie mylę, bo tu widzę na cenniku, w menu, więc mogliby kroić, a nie kroją. I w ogóle wszyscy mili, nawet ludzie, którzy tu są z przypadku, pytają, czy dobre jedzenie. No, dobre. Zobaczymy, co jest przy tych owoców morza, nic mi się w żołądku nie urodzi. No. A jeszcze tutaj, zobaczcie, jest herbata. Tam, o, tu. Jedna, druga. Dostaliśmy szklanki. I mamy all day dolewkę. Pojedzone to teraz troszkę aktywności. Pod samą świątynią wygląda to w ten sposób. Zaraz zobaczymy, czy tu trzeba jakieś bilety albo coś takiego. Nie wiem, czy to darmowe jest, czy trzeba bilety. W internecie piszą, że 50 batów kosztuje wstęp,
Ja już tu też byłem na tej świątyni, nawet mam zdjęcie. Nawet profilówkę miałem na Facebooku taką. Ale nie pamiętam, czy tu coś płaciłem za wstęp, czy nie płaciłem. No to jednak faktycznie tutaj trzeba bilet kupić za 50 watów. No kupujemy, ciśniemy na górę. Tutaj taki duży gong. Zobacz, jak on wibruje. Kolejne schody. Już prawie jesteśmy na samej górze. Jak przed każdą świątynią trzeba było zdejmować buty, no to tym razem tutaj butów nie trzeba, nawet mówią.
schodkami jeszcze na górę. A i tu już jesteśmy na samej górze. Tutaj mamy takie figurki, a zobaczcie tutaj, piszą życzenie czy jakieś modlitwy, wieszają pieniądze, no i jak to się zapełni, to widać, że później to tutaj jest zawieszane na tą, na ten dzwon duży, czy co to jest. No i teraz z powrotem takimi ciasnymi schodami. Jeszcze dzisiaj wybieramy się na polską Wigilię w Bangkoku. Podobno mają być pierogi, ale to zobaczymy, co tam na miejscu uda nam się upolować. Śniadanie było w stylu tajskim, no a kolacja będzie w stylu europejskim. A i te dzwonki, to trzeba nimi dzwonić każdym, żeby mieć szczęście, czy jakoś tak to działa. Tutaj wyczytaliśmy, że była epidemia cholery. Oni nie nadążali chować i kremować ludzi. No to zjadały ich sępy. I tak to wyglądało. Zobaczcie, jakie to jest duże. Ogólnie Tajowie bardzo dużo używają tego typu rzeczy, jak jakieś losy i chyba lubią hazard po prostu. I tu wszędzie sprzedają szczęście, sprzedawcy marzeń. No to teraz jeszcze idziemy do kolejnego turystycznego miejsca, czyli do takiej pani, która gotuje w takich goglach. Mogliście widzieć na Netflixie czy gdzieś na YouTubie. Ogólnie restauracja jej ma tam ileś gwiazdek Michelin.
No i tu podaję omlet z kraba, tutaj podaję właśnie. I tam zawsze jest dużo ludzi. Podejrzewam, że też ciężko będzie dostać jakieś miejsce, bo tu ludzie czekają nawet po kilka godzin w kolejce. No ja nie mam dzisiaj czasu, żeby tutaj czekać, ale nakręcę, jak to wygląda z perspektywy przechodzącego. No i ogólnie to jest jakieś pół kilometra od tej świątyni, w której właśnie byliśmy. Szykują się już na nowy rok. Zobaczcie, petardy. No to dochodzimy już do miejsca. Tutaj jedna restauracja. No a tutaj jest ta znana pani J-Fi. I ona tutaj gdzieś właśnie gotuje. Zaraz wam pokażę. No zobaczcie, ile tutaj ludzi siedzi, czeka. Tam nawet jest informacja. Waiting list is full. Please do not line up. Także zobaczyliśmy, co chcieliśmy, no i lecimy dalej. No tam się właśnie robi omlet. Liza nie chciała tego jeść, a teraz ciągle mnie pyta, żeby... Nie dam, no nie. Zostaw to, idź, kup swoje. Ja to jem całe. Ale mamy fajną ławeczkę do chilloutu. Jesteśmy w takim parku właśnie. Cyk. No to zwykły lód tutaj, kruszony, tak jakby wyskrobany z zamrażarnika. Mleko kokosowe, jakieś gluty, tak jak w tych takich bubble tea. No i smakowe. Od czasu do czasu można sobie takiego szejka walnąć. Jak poznać turystę? Chodzi ciągle z reklamówką z Biedronki. Wracamy teraz do hotelu, bo musimy się przemieścić do centrum Bangkoku. W sumie ciągle jesteśmy w centrum, tylko że to miasto jest tak duże, że trzeba po kilka kilometrów się przemieszczać. No i będziemy pędzić już na wigilijną kolację. No. Też oczywiście wam nakręcę jedzenie, no co by ja bym mógł innego kręcić. Może uda nam się tą łódką popłynąć z powrotem. Jesteśmy na przystanku. Tutaj mamy Old Town. Chyba, że to jest łódka wycieczkowa jakaś. One day pass only. One way. Może komuś bubble tea?
zobaczymy z tą łódką później, bo czekaliśmy, ale ciężko się tutaj zorientować, co jak działa. Parę lat tu przypłynęło, ale one płyną prosto w drugą stronę, a my musimy płynąć w drugą stronę. Po drugiej stronie tutaj tej wody przystanku nie ma, no bo tu jest tylko z tej strony przystanek, a tam nie ma, no nie wiem, może zawracają jakoś. Ogarniemy to później może. O, tu nawet mają jakiś sklep, a nie, to gacie suszą. Uliczka jest ślepa. Pan pokazał, że nie ma przejścia. Znowu mamy kapliczkę. Czasem się trafi w jakieś dziwne miejsce. Idziemy i tutaj kolejna świątynia. Jak widzę tych świątyń, to tu trochę mają. O, tu znów jakieś stwory. Wróciliśmy, pokój posprzątany i nawet ciasteczka dostaliśmy, zobaczcie takie. No to lecimy na wigilijną kolację. Jak widać, tutaj obchodzą całkiem inaczej chyba Wigilię niż u nas, bo jakoś nie widać, żeby się jakoś mocno do tego wydarzenia przygotowywali. Tam chyba był jakiś kościółek baptystów, także impreza się kręciła, zresztą słychać muzykę w tle. No, a my ciśniemy na metro i do tej restauracji z polskim jedzeniem. Aby dojść do restauracji, to musimy przejść przez tą kowbojską ulicę. No i taka restauracja. Spoko. Tutaj nasz stolik już się szykuje, siadamy i będziemy wcinać. Jak na Wigilii. No jak na Wigilii, no. No to mamy tutaj Polish menu. Polish uszka. Polish bigos. Zobaczcie sobie. No ja chyba tutaj skuszę się na Polish uszka. No to mamy Polish pierogi, najpierw jedne, tam już mamy drugie, Polish pierogi, próbujemy. No a tutaj mamy Polish bigos z Polish bułka. Ciężko było wybrać, to wybraliśmy w sumie wszystko. Mamy Polish bigos, Polish pierogi, Polish uszka, jeszcze dojdą, wjeżdżają Polish gołąbki. Kolejne pierogi. I kolejne pierogi. No to Wigilia na grubo. No a tak wygląda nasz dzisiejszy rachunek. A na kolejnym klipie zobaczycie minę Lizy, bo ona to dzisiaj płaci. No i to jest promocja. Kup 3, dostań 1 gratis. Mamy takie ciasto. 500 batów, czyli 65 zł. I tyłki pełne. A tu jeszcze mamy takie ciasteczka różne. No i ten ser. I się w desery. Takie coś mamy, czekajcie.
Nie dobre? No i teraz zwracamy do domu metrem. Mamy po Wigilii. Wy pewnie Wigilię dopiero będziecie jeść wieczorem, a my już wszystko wyjęliśmy i możemy iść spać. Także dziękuję za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie, zostawcie łapę do góry, kliknijcie sobie dzwoneczek, aby być na czasie z nowymi materiałami. No i zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się, hej!